Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 8 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Halo 4. Moi drodzy, kontynuujemy sobie misję Dezaktywacja w ramach przypomnienia. Gdy Infinity opuszcza Requiem, a paranoja Cortany się pogłębia, Master Chief próbuje powstrzymać Dydakta przed pokojem za kompozytorem. Dobra, no to próbujmy powstrzymać tego Dydakta, lećmy dalej. Jak pamiętacie, udało nam się rozwalić już dwa te zagłuszacze, tylko wzmacniacze tego czegoś, na czym się Dydakt porusza, generalnie. Dobra, no i będziemy musieli się tam do niego chyba dostać powoli. Tylko tak się zastanawiam, bo kończy mi się powoli ammo, ale tutaj widziałem... Gdzie jest ta broń? Tutaj działko zapału. Ulala, jakie tutaj potężne coś to jest. Raczej ta broń mi się chyba i tak nie przyda zbytnio, ponieważ ruszamy już do naszego pelikana. A w sumie z pelikana sobie jakąś broń wezmę, bo mamy jej trochę mało. Czekajcie, bo tak, co my mamy właściwie? Mamy tego jak to się nazywało, supresora. Ale wezmę sobie piłę. Piła, powiem wam, jest naprawdę dobra. Naprawdę wierzysz, że te teatralne zabiegi są w stanie zapobiec mojemu odejściu? Pogódź się ze swoim smutnym losem i zachowaj godność. Jestem już poza twoim zasięgiem. Wie, co próbujemy zrobić. Jeśli za bardzo zbliżymy się do tego statku, to już po nas. Mam pomysł. Idź do punktu kontrolnego. Okej. No akurat ta Cortana... Nie wiem, no coraz gorzej z nią i to naprawdę słychać i... Nie wiem, no martwię się trochę o nią, no. Do punktu kontrolnego. Pytanie, gdzie ten cały punkt kontrolny jest. Tutaj, okej. Otworzyło się przed nami. Pytanie, czy tam mamy jakichś wrogów, bo w sumie nie widzę do końca, ale nie, chyba jest tam czysto. O, jak się otwiera ładnie. Te wciąż wpadamy, są kontrolowane z tej wieży. Zabierz mnie do pokoju kontrolnego, a może uda nam się zmienić ich pozycję i w ten sposób uniemożliwić Dydaktowi ucieczkę. No, okej, jest to dobry plan. No, ale słychać, że z Cortaną jest coraz gorzej, że aż tak ją chyba, nie wiem, boli ta paranoja, jeśli sztuczną inteligencję coś może boleć. Nie wiem, z jednej strony to jest właśnie dziwne, że to wiecie, to jest tylko niby SI. Zmiana planu. A z drugiej strony Cortana jest taka bardzo ludzka po prostu. Okej, okay, doszli do sterowników iglicy. Gdzie ja jestem? Zaczniecie ginąć. Życie jest pełne możliwości. Nadszedł czas dokonania wyboru. Aj, tam gadasz głupoty. U! Bez kitu, zabrał mi... Czekajcie, tu przeskoczymy. Zabrał mi dziad przejście, co za kurde gamon jeden, no. Dobra, lecimy z nimi. Piłę sobie zostawimy na później. Bo piła jest naprawdę OP bronią. Dobra, czekajcie. Którędy by tu właściwie przejść? Tu mamy mostek, także możemy się udać tędy. Nie, 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 grad! Shit, dobra. Na szczęście aż tak dużo HP mi nie zabrał. Okej, na spokojnie. Czekajmy, może aż mi się pancerz zregeneruje. Nie ma sensu tak szarżować, żebyśmy nie ginęli dużo razy. Ja już się nauczyłem, że wiecie, tak szarżować się nie opłaca zbytnio. Dobra. Tutaj akurat musimy trochę, bo mnie styra ten starczą zaraz. On zginął? Zginął, tego dziwnie odrzuciło. Co to kurde było? Okej, nie mam pojęcia, co mnie wysadziło. Ja jestem tutaj. Dobra, polecimy jeszcze raz. Widzę Cortana, widzę. Ale co mnie wysadziło właściwie? Kto we mnie tak walnął takim... Takim jakimś potężnym pociskiem? Zresztą tak zginął szybko. Dobra. W sumie chyba sam się wysadził swoim granatem, także git. A może pójdźmy tutaj prosto? Chodzę tam po bokach. Nie, ja szedłem tu ostatnio. Dobra, znaczy ostatnio, w sensie przed chwilą. Okej. Nie mam pojęcia, co ten granat robi, powiem szczerze. On jest taki niby git, ale... Jen, jeszcze... trafi mnie tym granatem centralnie. Kurde, co za gamuń ze mnie. Dobra, jeszcze raz. No zmienia wieżę. No ja widzę, że zmienia wieżę. Nie wiem, jakby to Nie no, przespeedrunować tego nie przespeedrunuję, nie ma szans. Przed chwilą mówiłem, żeby nie szarżować, a teraz mówię o speedrunowaniu. Dobra. No spokojnie. Kurde, jak się zmieniał typ granatu? C? Nie, pod C jest plecak. Mać ten. Kurde, wiecie co? Może jednak z drugiej strony pójdziemy? Może tutaj jest trochę spokojniej? Kurde.
kurde, obrywam w dalszym ciągu, no. Słabo tu... No ja pierdzielę. Jak ja mam się tu ustawić? No ciągle umieram. Niedobrze, niedobrze. Może weźmiemy inną broń w takim razie. Niech będzie ta piła. Dobra. Teraz was wyjaśnię, farfocy. No, to jest broń. A coś się kowenanci są zbyt OP normalnie dzisiaj. Nie wiem, o co chodzi. Coś mi nie idzie zbytnio. Nie wiem, od której strony tu podejść do tego. Bo z jednej strony było... No ja pierdzielę, nie wytrzymam zaraz. No przestańcie mi te granaty przylepiać. No kurde, no przecież to się nie da ruszyć. Co to ma być? Bez przesady. Oj, panowie, irytujecie mnie powoli. Najgorsze są te, wiecie, cholerne granaty takie, nie wiem jak je nazwać, takie plazmowe powiedzmy, że one tak się przylepiają do człowieczka biednego, no. I nie ma co zrobić już tak naprawdę wtedy, wtedy już jest kaplica. A oni te granaty naprawdę często lutują, no jeszcze ten, kurde, Allah Akbar na mnie biegł. Dobra, tam nie próbujmy, nie ma sensu mordować ammo. Ale to chyba już wszystkich wybiłem, także spoko. Okej, teraz tak. Odłączymy sobie to działo. No i teraz to się możecie, kurde, pałować. Oho, uwaga na granat. Dobra. Skąd my jeszcze obrywamy? Właściwie czekajcie, bo... Mamy tu jakieś dwie drogi? Nie, droga jest tylko tutaj. Co ty mi z tą tarczą, gościu? Tam koleś jeszcze żyje. Skąd oni się wzięli właściwie? Wydawało mi się, że tam byłem. Wiercie, jak ja już słyszę ten granat, to się normalnie boję. Kurde, no... Proszę tam tak do mnie brzydko jej naparzać, musimy się przełączyć. Niestety do piły mi się kończy amunicja. Dobra, zrobimy tak. No spokojnie. No nie, pójdę mi z tego Nidlera, gościu. Pięknie. Oj, mamy checkpointa nareszcie. Musimy się pośpieszyć. Pospieszę się, robię co... Da, jeszcze huntery, no super. Pozdrawiam. Ale mamy na szczęście tą fajną broń. Tylko oni też ją mają, to jest problem. Dobra, na spokojnie, reload. On zginął? Zginął chociaż jeden, dobra, git. Dobra. Umieraj, 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 może najdzik? Kurde, uwaga. Obrywaj, obrywaj, obrywaj. Coś tam chyba dostał. Kurde, się cały czas zasłania, skubany tarczą, jeszcze chce mi przyłożyć. Nie, ale jeszcze broń mi się przegrzała, pozdrawiam. Ostrożnie, ostrożnie. A możesz umrzeć, gościu? Byłoby miło. Dobra, pochłonęło go, udało się. Teraz tak, bo tu mamy... może sobie karbajna wezmę, karbajn w sumie spoko jest. Dobra, lecimy do góry. I tak tu trochę żem przeciągnął, ale muszę przyznać, że był to no tak jeden z cięższych momentów chyba w tej grze. Dosyć ciężko było się to jakoś tak ustawić w miarę taktycznie. Żeby nie zginąć głupio. Myślę, że plecy mam. Dobra, karbajnek zawsze na propsie i mamy tu Banshee. A Banshee to jest zjawa, a bez kitu, fasmofobii przecież jest Banshee, dobra. Nieważne. My się zastanawiamy, jakie zjawy im wcześniej chodzi. Co ty się tak gościu kręcisz jak gówno w przeręblu? Dobra, pięknie. Okej, beczki się robi pod spacją. Dobra, porozpierdzielajmy ich wszystkich, tylko może podlecę trochę do góry. Oj, 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 oj. Kto to był? Co mnie tak walnęło? Dobra, rozwalmy te banshee. Mam nadzieję, że mnie ktoś tak nie rozwali brzydko. Ja pierdzielę, no i właśnie o tym mówiłem. A cel minus 1 metr, spoko. Ajajaj, aj, kurde. Jest strasznie tu dużo, no. No już, nie, no na respa mnie tak bić człowieczka. To obrywaj teraz dziadu. I no jeszcze musi dostać. Dobra. Najpierw te banshee zniszczymy, bo jak będą mnie z powietrza napaszać, to będziemy mieć większy problem. Come on, dobra, pięknie.
Teraz nas po... Kurde, ten nasz jakoś dziwnie się steruje. To w ogóle nie leci do góry. Dobra. Widziałem jeszcze jedno banasz i zaraz się nim zajmę. Gdzie on jest? Tutaj. Jak ty gościu latasz? O, kurde. Jeszcze. Dobra, pięknie. Nie mam jak wycelować zbytnio, czekajcie. Cofniemy się trochę. Dobra, z takiej perspektywy mogę naparzać. A ty stój w miejscu tym banszy, czemu ono leci cały czas do przodu? Kurde, nie da się tym stanąć, tak na spokojnie. A ten Ancymon mnie tak wtedy dobił. No zobaczcie jak to... Kurde, nie tak. Dobra, mamy chyba spokój, wydaje mi się, że... No i po banshee chyba, ale dobra, nieważne, możemy wysiąść. Dobra, lecimy. Ja pierdzielę. No widać, że obrona tej wieży jest taka dosyć... Tego checkpointa właściwie dosyć intensywna. Szybko, daj mi dostęp do sterowania. Już daję. Dobieram się do sieci centralnej. Są moje. Czas ich uwięzić. Portana? Co ty robisz? Uwięzić? Tak jak on uwięził Piometę? Tak jak tylko Hans i uwięził mnie? Ci? Jego statek jest podłączony. Podlatują. Przepraszam. Nie wiem jak... Obserwuj liczbę. Możemy przebić się przez nie, żeby dostać się do dydakta. Czekaj. Przebić? Tak. Tam jest kilka liczów przemieszczających się w stronę statku dydakta. Będziemy mieli tylko jedną próbę. Ach, mam skoczyć? No dobra. O cieluju. Dobra, poleciałem. Cortana, co się dzieje? Nie wiem. Trzymaj się! Nie ma czasu. Pytanie, gdzie my teraz się znajdziemy właściwie? Kompozytor. Cortana. Jestem. Halo? Instalacja 03. Tutaj Infinity odkrył współrzędne rekwiem. Dlaczego ją omijają? Bo na pierścieniu nie ma kompozytora. Na co czekasz? Stacja sama się nie ocali.
umieść mnie w konsoli. Sierra 117, Master Chief do bazy. Odbiór. Tak, słyszymy. Tu Sandy Tilson ze stacji Iwanow. Jesteśmy atakowani. Szukają artefaktu prekursorów, który masz z Halo. Skąd o tym wiesz? Pani doktor, musi pani chronić artefakty do naszego przyjazdu. Proszę wysłać... Nie już, co ta protekcja jest? Powiedziała mi po pierwszej partii szlaku. Cortana. Nawet ja nie mówię do niego po imieniu. Popraw kurs. Tak, mówię też. Pracuję mu się zadaniu. Widzę, do czego go wybrałeś. Cortana! Jestem twoim największym osiągnięciem, będę mógł gardzić! Górę! Teraz! Się zaczynam martwić, czy Cortana w ogóle dożyje. Do, nie wiem, do końca gry. Bo... nie wygląda to dobrze. Nie mogę ich zatrzymać! Aby tylko przebyć samych, chłudzących się na nas! Doktor Tilson, jest pani tam? Tak! Och, dzięki Bogu! Kiedy straciliśmy sygnał... Proszę posłuchać, pani doktor. Musi pani wydać rozkaz ewakuacji. Staramy się! Sprzymierzeńcy zajęli już stanowiska do lądowania. Proszę wysłać współrzędne. Zobaczę, co da się zrobić w sprawie ewakuacji. Kurde, nie wygląda to kolorowo. Pozwólcie, że zapauzuję grę na chwilę, przeczytam sobie opis misji. Pościg Master Chiefa za dydaktem doprowadza go do stacji badawczej UNSC orbitującej wokół instalacji 03. Czas... aha, tam czas do przebicia, dobra. Okej. Okay. No dobra, moi drodzy, to co, let's go. Co to kurde jest? To jest Covenant? Tak, to jest Covenant, ale on tak jakoś bardzo agresywnie, dziwnie skakał? Nie wiem. No było to dziwne, nie wiem, ci Covenanci zachowują się naprawdę bardzo nietypowo, no jeśli znamy pierwszą trylogię Halo, no to oni się w ogóle tam tak nie zachowywali. Naprawdę jest to wszystko dziwne. Czy ja sobie może tego Carbine'a wezmę, gdzie jest ten Carbine? Tutaj. To nie jest to, biorę Magnum w takim razie. Dobra, ten Nate trochę słabo, ten Nate się kurde odpija jak taka piłka ping-pongowa i trochę średnio nim trafiać. Uwaga, tego typa wysadźmy, jak najszybciej. Dzień dobry. O, co jest? Jak ja się tyle tarczy stracił? Dobra, spokojnie, mamy checkpoint, fajnie. Przyda się na pewno. Nie wiem, zginął czy nie? Chyba zginął. Dobra, spokojnie. Mówię, nie szarżujmy. Aż tak, jak ja to zawsze mam w zwyczaju. Dobra, pozwólcie, że się jeszcze cofnę, moi drodzy, po amunicję. Możemy spadać. Tutaj, dobra, let's go. Łosiet. Nie wiem, czy dostał, czy nie dostał, nie wiem, lećmy dalej, tak czy siak. Musimy znaleźć panią doktor, bo będzie lipa trochę. Jak możemy odeprzeć sprzymierzonych? W środku portowym można wznieść barykadę, ale najpierw trzeba go zlokalizować. No dobra, no super, tylko jak ja mam to zlokalizować? Nie wiem, na razie musimy się pozbyć Covenantu, to na pewno. Macie Nade'a? O, chyba nawet... nie, nie siadł Nade, szkoda. No kurde, te Nade'y mi tak nie wchodzą. A macie teraz. To było dobre. Okej, okay. No spokojnie. Wiem, że grałem Master Chiefem, ale bez przesady. Dobra, dobra, już idę. Może mnie nie zabiją? Okej, mamy to. Stanowisko siódme zabezpieczone. Zmierzamy w waszym kierunku. Kurde, mam przerąbane, wam powiem. Mam przerąbane po całości w tym momencie. Dobra, udało się. Chyba żyjemy. Ostrożnie. O kurde. Ile was tam jest? Dobra, pięknie. Ja cię pierdziel... dawaj go, Master Chief, jeszcze! O, shit, nie. Proszę nie, dobra, wysadził się. Nie, wysadził się. Dobra, spokojnie, bez paniki. O, właśnie tu miałem plazmówkę. Ale poużywajmy sobie trochę Magnum. Magnum jest naprawdę też dobre, a w sumie rzadko w tej serii z niego korzystałem. Kurde, zobaczcie, jak porządnie trafimy z tego Magnum, naprawdę. Niezła broń.
Co ty mi tu do działka zasiadasz, synu? Dobra. W sumie to działko sobie przygarnę, czemu by nie? Mogę się z nim obrócić? Nie mogę. Dobra, musimy je odłączyć w takim razie. To jest pytanie, gdzie mam właściwie ruszać, bo taki dzień przed siebie, ale... Kurde, gościu. Nie, jak on szybko biega, skubany. Dobra. Oni naprawdę wiele agresywnie atakują. Nie podoba mi się to. O, shit. Ja pierdzielę, ile tych kowenantów. Przesada, przesada. Dobra, niestety nie mogę sprintować. Dydakt nie wie, gdzie jest kompozytor. Tylko tyle, że jest na stacji. To chyba dobrze, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, weźmy działko plazmowe jeszcze raz, bo trochę tam jeszcze amunicji mamy. A właściwie baterii, czy zasilania, nie wiem. Czy plazmy, nie wiem jak to nazywać w sumie. Nie no, strzelamy plazmą, czyli tyle mam plazmy, powinienem mówić, chyba. Ale skąd wy się to tak na plecach bierzecie? No i tyle, dobra, bierzemy karabin. Pięknie, pięknie, pięknie. Skolby go. Dobra, udało się, weźmy dalej. Jakoś się tam w miarę przebiliśmy, nie jest najgorzej. Tędy. Niestety nie słyszę, co ona mówi, ale trudno. Widzę, widzę. Czy ja mam tu jakieś ciekawe rzeczy? Nie, niekoniecznie. Dobra, bierzmy na karabin. O kurde! Bez kitu, huntery. Mamy lipę. O kurde, dostali... Oj, świetnie, dobrze. Dostali dwoma najdami na twarz, jest takimi potężnymi. No come on. Ile ty jeszcze możesz żyć, gościu? Au! Fuck. Zabili z portalina. Nie, spokojnie, zaraz się zrespawnuje, będzie git, wiesz co chodzi. Dawaj ten plecak rakietowy. To była broń do podniesienia. Czy mi się wydawało? O właśnie, strzelbunia. Dobra, weźmiemy. No widzę, widzę. O kurde, ten guzik. No kurde, ile on jeszcze musi oberwać? Myślałem, że takie dwa najdy stykną do niego. Nie wiem, czy on coś obrywa w ogóle, czy nie? Ciężko stwierdzić. Kurczę, niedobrze jest. Potrzebowałbym jakiejś broni cięższego kalibru, ale nie ma tu chyba czegoś takiego. Nie wiem, co to jest. Lepki detonator. Ej! To ma sens. A którym się detonuje? A, w ten sposób, okej. Pięknie. Jeszcze jeden hunter, został. No i nice, kurde. Elegancko, lepko się osiągnięcie. To brzmi zupełnie jak koniec świata. No to tak wygląda. Drzwi. Tilson jest za tamtymi drzwiami. Dobra, już aktywuję. Mam nadzieję, że wiecie, dlaczego to wszystko się dzieje. Bo mówiąc szczerze, mój zdrowy rozsądek zupełnie mi nie pomaga. Poczekaj. Rozpoczynam zjazd. To urządzenie było bronią prekursorów. Dowódca chce ją z powrotem. Z powrotem? Nie sądzisz chyba, że... Nie może opuścić tej stacji, wiesz, prawda? Nie mamy wyboru, pani doktor. Tu nie chodzi o wybór. 3 miesiące i największy statek UNSC były potrzebne, żeby to przemieścić tutaj. O ile nie jesteś bardzo silny, nic z tego nie wyjdzie. Możesz udostępnić Cortanie listę zaopatrzenia stacji? Po co? Nie wiem, czy to dobry pomysł. Jeśli kompozytor zostanie tutaj, dydakt nie może go dostać. Chwila. To lata bardzo wytężonej pracy.
Na liście znajduje się 7 min górniczych klasy Havok. Wystarczy jedna, żeby obrócić tę bazę w pył. Przykro mi. Proszę kierować ludzi do ośrodków ewakuacyjnych. Kiedy zajmiemy się kompozytorem, nie zostanie wam dużo czasu. Ja... zadbam o to, żebyście mogli zdalnie je zdetonować. Może przy następnej akcji... będziemy mieli więcej czasu. Może. Kompozytor, okej, okay, moi drodzy, zaczynamy kolejną podmisję. Ta, czytałeś o mnie? To fajnie, szacun, gościu. Ja pierdzielę, jak mi się telepieka. Poczekajmy, moi drodzy, na jakiś punkt kontrolny i myślę, że będziemy powoli już kończyć. Pani doktor, dobra, ruszamy przed siebie. Sprzymierzeni. To sprzymierzeni zestrzelili pierwszą szalupę. Stacja powinna mieć wieżyczki zewnętrzne. Jeśli je reaktywujemy, mogę zaprogramować osłony stacji tak, aby ubezpieczały ewakuację. Okej, dobra. Wysyłam współrzędne. No, miałem pójść tutaj akurat, okej. Dobre wyczucie! No, dzięki, dzięki. Dobra, i co? Mamy iść tędy, tak? Dobra. Mam nadzieję, że uda się zrobić wszystko tak, żeby... Zamknijcie za mną drzwi. Dobra, moi drodzy, ale myślę, że wiecie co, dalszym etapem tej misji, dalszym ciągiem misji kompozytor zajmiemy się już w odcinku następnym, tutaj będziemy sobie już kończyć. Mam nadzieję, że się wam podobało, jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Halo 4. Na razie!